Komentarz, ale przede wszystkim jestem przekonany, że wynik 4-letniej pracy został oceniony pozytywnie przez mieszkańców i wbrew temu, co mi zarzucano, że nie konsultowałem ze społeczeństwem, to wynik potwierdza to, co ja mówiłem, że konsultowałem i większość zagadnień, które przeprowadziłem, były to nie wbrew, a za zgodą lokalnej społeczności i włocławianie chcą, abym kontynuował. To w dwóch płaszczyznach. Pierwszy gospodarczy, a drugi jeszcze pogłębił konsultacje społeczne, bardziej rozwinął niż to było w minionej kadencji, a przede wszystkim myślę, że zwrócił uwagę na jeden element. Te miasta, w których jest ciągłość przez więcej niż jedną kadencję, jednak się szybciej rozwijają. Przykładem tego choćby może być Toruń, któremu wiele włocławianie zazdroszczą, a myślę, że to, co zrobiłem wraz z mieszkańcami w minionej kadencji, jest dowodem na to, że weszliśmy na tą ścieżkę, na której kroczą Toruń, Bydgoszcz i inne miasta, które się do tej pory szybciej od nas rozwijały, ale w tej chwili naprawdę nie mamy się czego wstydzić, szczególnie po tych ostatnich latach, kiedy udało nam się i pozyskać duże środki zewnętrzne i zdynamizować proces inwestycji w infrastrukturę miejską. Dziękuję. Kiedy poznamy zastępców? W przyszłym tygodniu.